Hej wszystkim, z tej strony Atakama na waszych ekranach, kolejny odcinek z Genshinka i na samym początku chcę wam powiedzieć, że troszkę poczytałam o tym, troszeczkę się nadowiadywałam, nainformowałam i mniej więcej wiem już, tak właśnie to pokazałam. I mniej więcej wiem już, o co tutaj chodzi. Wiem, że ważną rolę odgrywa nasz poziom, poziom świata, poziom każdej postaci, poziom broni, że są artefakty i tak dalej. Także dziękuję wam wszystkim za wasze rady, dziękuję za filmiki, które mi podsyłaliście, które powinnam obejrzeć. One naprawdę dużo wyjaśniły, także bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście tutaj wkleję wam teraz komentarze, które były najbardziej przydatne, które mi się najbardziej podobały, tak jak zawsze, także możecie sobie je teraz zobaczyć, a my lecimy robić kolejne zadanko. Teraz się zgubiłam, czekajcie, tam muszę iść. O, to troszeczkę daleko. Jakby nie patrzeć. I właśnie wiem, że możemy robić swoje party. Tak jak tutaj mamy te party setup, to ja zerknęłam na to. Tu mamy eventy. W ogóle wcześniej jakby wiecie, nie zwracałam na to uwagi. Wiem, że możemy sobie wishować. Ja teoretycznie mogę. Także nie wiem, bo tutaj jest za 8, ale chyba możemy wishować. Także zróbmy to. Dlaczego nie? Czekajcie, czy to do tego, czy to do broni, czy do postaci. Wiecie co, bo tutaj jest na to. Nie, zróbmy sobie tego wisha stąd. Zobaczymy, co nam wyleci. Chyba trochę mam za głośno grę, ale w razie co, ja wam to ściszę w programie, a mi to nie będzie aż tak przeszkadzało teraz. Dobra, mamy broń na 3 gwiazdki. Chyba 4 jest najwięcej. Aha, to był tylko taki wish. W sensie, o nie. O nie. No dobra, tutaj mamy coś. Dobra. Spróbujmy jeszcze raz, no cóż. Może coś wypadnie, chociaż wątpię, ale no może. I broń. O kurde. Serio? Wy mówiliście, że można to jakoś zmieniać. Nie wiem, czy to tak się da. Anuluj to. Zrób tak. Jak jeszcze raz wyskoczy ta broń, to się zdenerwuje. Ło, jest! Mamy postać! 4-gwiazdkową! Xian! Ale fajna! Ona jest w pampersie. Dobra, zróbmy to jeszcze raz. Nie wiem, czy damy radę ogólnie wylosować jakby... Nie, chyba nic takiego nie będzie, bo już niebieskie leci, wtedy leciało... Już inny kolor był. Dobra. Ile nam... Dobra, jeszcze mamy. Chociaż wiecie... Nie, dobra, zróbmy to. Proszę! Chociaż wiem, że nie można mieć dwa razy takiego szczęścia, żeby wyleciała nam postać. Okej. Dobra, sprawdźmy sobie tamtą postać. Nie, bo teraz już nas chyba nie stać. Nie, tutaj jeszcze możemy zawiszować raz. Dobra, to zróbmy to. Trudno. Aha, okej, już nas nie stać. Dobra, wiem, że tutaj jest coś takiego jak to. 23 zł. I to nam daje 90 tego właśnie codziennie. Ale musimy wchodzić codziennie na tą grę. Jakby to jest fajne i wydaje mi się, że mogłabym to kupić, ale jeszcze nie teraz. Muszę dowiedzieć, czy to na pewno na tym polega, że po prostu wchodzimy do gry i codziennie sobie to odbieramy. Teraz możemy sobie wybrać naszą nową postać. Okej. Ona jest ognista. Okej. Okej. Tu mamy taką książeczkę, ale nie możemy jej użyć. Dobra. Level 4. Spoko. Fajnie, szybko to wbiła. Wow! Fajna jest to postać. Dobra, zróbmy jeszcze raz. I level 6. Mam 20 tych książeczek, więc troszeczkę możemy te postacie polewelować. Nie wiem, czy ze wszystkimi tak powinnam zrobić, ale
No teraz powinny być dużo, dużo fajniejsze w użytkowaniu. Jeszcze jakby, wiecie, nie grałam tą postacią, ale no, fajnie by było właśnie ją wylevelować. I tą naszą nową też moglibyśmy, bo ona też tak słabo z poziomem, żeby chociaż ten szósty miała. Dobra, na razie wystarczy. Na razie nie będę się za bardzo bawić. Moglibyśmy swoje party na przykład... Właśnie, i teraz powiedzmy, zamiast tej postaci, bo mamy dwóch magów chyba, w ogóle prawie samych magów mamy, moglibyśmy użyć tej. Chociaż ja się do końca nie znam, wiecie, no nie chcę mówić tutaj, czy możemy jej wybrać jakąś broń. A okej, okay, ona ma miecz. Tu mamy jakiś nowy. Czy możemy tą broń na przykład wylevelować? Ale nie mogę tego wybrać, no szkoda. A level? Nie, mamy tylko na pierwszy level. No dobra, no okej, okay, niech będzie. Artefakty. Żadnych artefaktów nie mamy. Ten możemy wybrać, skoro jest. Tutaj to nam nic nie... Aha, to jest trzygwiazdkowy. Nie wiem, do czego on... O, do leczenia się! To możemy sobie wykorzystać. Na jedną gwiazdkę każdy. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie teraz. Zobaczymy sobie w ogóle tą postać. Nie zmieniłam jej. Nie, nie zmieniłam jej. Czekajcie. Party setup. Jeszcze raz. Ja bym ją chciała zmienić troszeczkę. Quick setup. No i teraz chciałabym tą... Nie, 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 nie. To będzie trzecia i czwarta. Nie, 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 stop, 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 żadnej. Więc tak, pierwszą naszą postacią będzie ta, tak jak zawsze. Drugą postacią będzie ta. On będzie trzeci i ona czwarta. Na razie tak sobie zostawmy. Ja nie wiem do końca, jakie one mają umiejętności. Ale no, zaraz to ogarniemy. Chcę po prostu się pobawić tą nową postacią. Ty jesteś pod czwóreczką. Okej. Okay. O, okej, okay, okej. Okay. No dobra, więc wygląda ona tak. Jest taka bardzo, no... Wiadomo. I my mamy teraz iść... Czekajcie. Bo nas gdzieś tu wcięło. Chyba idziemy w dobrą stronę. Tak, bo my musimy iść tam. Ciekawe, czy tam nie ma żadnego teleportu gdzieś bliżej. Tutaj nie ma mapy w ogóle. My jesteśmy... Gdzie? Gdzie my jesteśmy? Okej, ciekawe, czy my tam wyjdziemy w ogóle, to trochę daleko. Jakbyśmy chcieli na przykład zebrać sobie daną rzecz, to można ją zobaczyć... Okej... Okay. Można ją zobaczyć jakoś z poziomu mapy, że zaznaczamy sobie, czego szukamy i... Ale nie pamiętam teraz, jak to zrobić. No ale dobra, to sobie przypomnimy wszystko. Lecimy zrobić tamto... W ogóle wiecie... Chciałam kliknąć Ctrl, tak jak w tym. Jejku. Jak w Fortnite. Go. No, trochę nas czeka wchodzenia. Troszkę. Nie wiem, czy teleportowanie się to był dobry pomysł, ale no ok. Strasznie szybko się męczy ta postać, albo ja mam takie wrażenie, nie wiem dlaczego. Dobra, czy my będziemy mogli jakoś tam się dostać? Mam nadzieję, że tak. Tutaj, no nie wiem, co jest z tobą nie tak? Ty jesteś coś tak... Słaba kondycja. Dobra, no, to co, idziemy. Musimy się wspiąć. Ojejku, ale teraz odbiegłam od tego. W ogóle ja nie mam odkrytej mapy tam. Jej, lisku, w ogóle szkoda, że tu nie można mieć, wiecie, takiego badiego, że... Nie, o matko, ale bym spadła. Idź tam, idź tam. Dobra, czekajcie, czy mi się odkryła jakaś mapa? Nie, gdzie my jesteśmy? Tu widzę, że mamy przy okazji jakiś obóz. W sumie moglibyśmy sobie to ogarnąć. Zobaczymy od razu, jak ta nasza postać się tutaj w walce sprawdza. O ty, żyćku.
Szybciutko w sumie to idzie. Staram się używać E i Q. Na razie nie chcę zmieniać postaci. Ojojoj, pomyliły mi się przyciski. To chciałam użyć. Jej! Dobra. Czy my mamy... Czekajcie. Czy my dostaliśmy... Yes! Możemy sobie zawiszować znowu. Przepraszam, ale mi się to tak strasznie spodobało, że po prostu muszę, bo się uduszę. Okej. Okay. Mamy jakąś broń. W ogóle ja kompletnie nie wiem, jak mogę te bronie użyć, aczkolwiek... No dobra, to spróbujemy jeszcze raz tutaj, bo to mi się chyba bardziej podoba. Nie, czemu nie? Ale ja mam Wisha. A nie mam, tamten kosztował 2, jak to? Chyba nie powinnam tego tak szybko wydawać, no nic. Weźmy to też. Dobra, jesteśmy już coraz bliżej. Zaczął padać deszcz. Czy to osłabia moce mojej postaci? Bo wiecie... No właśnie. Nie, tamtędy lepiej nie idźmy. Okej, okay, powoli się chyba zbliżamy do tego miejsca, w którym mamy być. Mam nadzieję. Ale łatwo wejść tutaj nie było. To znaczy, ja, mi było ciężko po prostu się tu dostać. Okej, okay, mamy to chyba. Co to takiego? Musimy ich pokonać, tak? Waaa! Chwileczkę, ja nie jestem przygotowana. Czekajcie, sobie puszczę tą. O, dokładnie. Okej, okay, jakby ja rozumiem, że trzeba łączyć te wszystkie postacie, że jedna zamraża, druga robi to, ale ja się dopiero uczę. Mam nadzieję, że to wyjdzie na dobre. Okej, okay, tu mamy coś, weźmiemy to. Tutaj też mamy coś, to weźmy. I tutaj też możemy to wziąć. No patrzcie, gdzie ja mam niby tam iść? Okej, okay, to gdzieś tutaj. Jeszcze mamy kogoś do zabicia. O nie, dobra, wiecie co, to ja od razu... Aha, nie mogę zmienić postaci, jak latam, spoczko. Ale się zdziwią. Okej. Okay. W sumie ona, nie wiem, ma wrażenie, że najwięcej damage'a zadaje, bo przez... Czekajcie, która ona ma poziom? Ja teraz nie wiem, jak to sprawdzić nawet. Dobra, czy to jest miejsce, do którego powinnam przyjść? Czy ja sobie sama to ustaliłam, że tu powinnam przyjść? Czy ja to kliknęłam niechcący i tu wcale nie jest miejsce? Look from the... Dobra, miski, nie będę udawać. Kompletnie straciłam już nadzieję na to, że zrobię to zadanie, ale... przejrzałam troszeczkę YouTube'a w ten momencik i widziałam, że trzeba użyć jego i jego skilli, żeby to zrobić. Także właśnie, mamy pierwsze. Musimy poczekać teraz na odnowienie. I mamy kolejne. Czekajcie, o tak. Nie, to będzie to? Czekajcie, nie, to chyba Q. To już jest uruchomione i to. Dobra, jest. I mamy skrzynię. Tak, i to jest ten... Kurczę, wiecie ile ja się nachodziłam, żeby to ogarnąć? Naprawdę! Dobra, najpierw idziemy zraportować. Znaleźliśmy w końcu ten skarb, ale naprawdę to było trudne zadanie. To znaczy, można się było domyślić, że to o niego chodzi, przez wzgląd na to właśnie, że to, no, no jego to dotyczyło. Ale kurczę... Wow. Dobra, gdzie my mamy iść? Tutaj. Dobra, możemy się teleportować. Będzie bliżej oczywiście, ale ten odcinek, no mam nadzieję, że nie będzie trwał miliona lat, ze względu na to, że ja naprawdę starałam się ogarniać to... O kurczę, to musimy iść do góry. Ogarnieć tak, żeby to było... Nie! Dzik! Czy ty dasz radę tu wejść?
Obstawiam, że się zaraz puścisz, bo nie masz siły, dokładnie. Czyli trzeba jakoś inaczej to obejść. Znowu! Okej. Okay. Dobra. Idziemy. To gdzieś w tamtą stronę. No byłam w szoku lekkim. Fajnie, że takie questy są zrobione, że trzeba troszeczkę pomyśleć. Gdzie teraz? No nie mówcie mi tylko, że to było na dole. Dobra, czekajcie. Zaraz zobaczymy. O nie, nie chciałam tego. Chciałam X. Żebyś się puściła. O. Czekajcie, bo mi się wydaje, że to zupełnie na dole. Jak spadnę zupełnie na dół i tam nic nie będzie, to się zdenerwuję. Czekajcie. Nie, 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 nie. To mnie gdzieś tam kieruje. Czyli centralnie pod nami, ale to dziwne. Nie wiem, ja tu nie widzę nic. O, jest, okej, okay, dobra, mamy to. Wow. Dobra. Majs. Świetnie. Musimy się pośpieszyć. No i lecimy. Musiałam się zatrzymać. No i teraz wypadałoby wybrać sobie swoje party, które ze sobą współgra, a jako, że ja jeszcze... Aha, rekomendowane. No elektro... Aha, czyli nie mam żadnej jakby elektrycznej postaci. No, no, no trudno, nie mamy, ale no poradzimy sobie. Jak będziemy mieć więcej postaci, to na pewno porobimy sobie takie party, które będzie ze sobą współgrać. Mam nadzieję, że mi się to uda. A na razie lecimy! Lecimy! No cześć! Okej. Okay. O, one są takie trochę trudniejsze jakby. Dobra, mamy to. Okej, okay, zaraz się naładuje nam Q, ale chyba nam nie będzie potrzebny. Chociaż w sumie możemy użyć. Okej. Okay. Dobra, czekajcie, bo tamto to w sumie byśmy mogli użyć, jakby było ich więcej. O, dobra. Wow! Wow! Czekajcie, tu mamy taką ognistą postać, więc nie wiem, czy ona by nie była do tego najlepsza. Czy nam to zabiera życie? Tobie to na pewno zabiera życie. Zabrało nam. Chyba nam zabrało. I to dużo. O, czekajcie. Je to by można było w sumie zamrozić. Czekajcie. Nie, wyjdź stamtąd! Okej. Chociaż nie wiem, czy da się zamrozić ogień. To raczej trochę bez sensu, jak tak teraz sobie o tym myślę. Ale dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, jak będzie. F. F, 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 F. Klikamy F. Oj, trochę ich tu jest. Może wybierzemy tą. W sumie, no to elektryczne by się przydało, nie powiem. Dobra, spróbujemy tą postacią jeszcze raz sobie powalczyć. Jakoś tak nie wiem, chyba najlepiej mi się nią walczy póki co. Jakby nie wyglądowo jest moja ulubiona, ale ogólnie chyba mi się nią najfajniej walczy. Wow! To było spoko. Dobra. Możesz zrobić swoje ku. O nie, ja wchodziłam w to i to faktycznie nam zabiera życie. Ja zaraz umrę. Czy to wszystkie? Tak. O nie! Keja ma w ogóle najwięcej życia, z tego co widzę. Jeśli teraz będzie trzeba walczyć dalej, to będzie lipa. Pewnie będzie jakiś boss. Nie, na pewno nie. Na 100% nie.
Ale to... Okej. Okay. Ja myślałam, że to boss będzie jakiś. Sharp Eye, I'm Izzard. I thank you both on behalf of the treasure hoard. Oh. We've been keeping a low profile. How did word get out? You would be wise not to underestimate it. My gang is just up. However, ogólnie wiecie, co ja miałam tak, że po prostu zapomniałam, na czym ta gra polega. A polega to na tym, że chcemy ocalić brata, po prostu. Hey, it's Kaya! Kaya! He wants to steal your treasure! Get him! Get him! Almost had it. Oh, you mean the treasure? Sorry, but there wasn't any treasure to begin with. Spoko, fajny jest ten gościu. No? Treasure? Did Kaya just say there isn't any treasure? Jak mi się uda, to następnym razem załatwię napisy do tego filmu, żebyście też mogli ogarniać, bo ja tam mniej więcej ogarniam, co oni mówią. Nie mówię, że wszystko oczywiście, ale mniej więcej. Ale żebyście wy też wiedzieli, to postaram się... What? O nie! Serio? No, to super. Matko Bosko, czemu? Czekajcie, bo on nie ma już... O ty! Aha, czyli dwie postacie już mi zginęły, ta zaraz zginie również. Idź sobie. Wow! No bigo! Ja tego nie przejdę! Nie! Wszystkie moje postacie! Kija! Wow! Czekajcie, bo mi się jeszcze kunie na... Ała! To bolało, to bolało, to bolało! O! On jeszcze wyrzucił jakieś gówniaki nam tu! Wy się nimi zajmijcie. Nie, 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 nie. Dobra, czwóreczka. Wow! O! To nie jest takie proste! Auć! Dobra, 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 świetnie, świetnie, świetnie! Aha, nie mogę wejść tam! Dobra, czekajcie jeszcze raz! Ona ma za słaby poziom na to! Tak mi się wydaje! Dobra, weźmy E! Okej. Chyba i nam została tylko jedna postać. Jak ja się stresuję teraz! Nie, no ja tego nie przejdę, nie ma opcji. Czekajcie, ja bym chciała użyć Ku na nim. Nie, 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 nie! Wow! No teraz to już zginę. Dosłownie... Okej. Wow! No nie! O nie! Beware of enemies. Nie wiedziałam, że to będzie tak wyglądało. Tak bym nie szalała tam wtedy. Ale było blisko. O nie, czekajcie. No dobra, poddajmy się. W ogóle ja teraz nie wiem, co dalej. Jak nasze postacie nie żyją, to jak je odrestaurować? Spoko, że to tutaj sobie zostanie. Kaya jeszcze żyje, bo teoretycznie nie został zamordowany. Aha, kochani, to by było na tyle chyba w tym odcinku. Na następny jakoś tak bardziej się przygotuję. Ale no. No to tak smutno trochę, nie? Ale cóż, no moja wina, jestem lamą. Mimo wszystko mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, komentarzach i subskrypcjach. Ja was serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!